Kiedy usłyszał pan o Kanie i jego akademii? Jako Google szukaliśmy nowatorskich metod w edukacji. Wiele osób uważa, że robi coś nowatorskiego, ale właściwie nic nie wnoszą. Natomiast Sal powiedział, chcemy nie tylko robić ciekawe filmy edukacyjne, będziemy też sprawdzać, czy działają. Sal to człowiek, który mówi, jeśli coś nie wyjdzie, będę to poprawiał dotąd, aż wyjdzie. Jest tyle projektów, dlaczego akurat ten? Google odniósł sukces dzięki Ameryce, amerykańskim standardom, absolwentom i tak dalej. Ameryka nie stanie się z powrotem krajem nisko opłacanych robotników. Będzie krajem wysokich technologii, wyrafinowanych usług i globalnych marek. Wszystko to wymaga sprawności intelektualnej, którą dużo łatwiej wykształcić metodą Kana. Korzystał pan z tych filmów? Tak, przypomniałem sobie równania różniczkowe.